Dzisiaj Marek Mostowiak rozpocznie od meczu z Ruchem. Pamiętajcie, ruch to zdrowie. No i pierwszy mecz w odcinku oczywiście gramy cały, standardowo. I jakie cele by tu sobie wybrać, jakie w ogóle będą? Uniknij przegranej. Dobra, musimy ten mecz wygrać, bo dwa gole spoza pola karnego to ja dziękuję, aż tak to nie. W meczu z Legią tylko jedynie można takie rzeczy robić. No ale teraz wracamy do rzeczywistości. Gramy z 15 Ruchem, nasz pogoń jest 8 i pewnie będą ciężary. Ale trzeba w końcu zacząć dobrze grać, bo musimy zrobić pogoń Greta Gen. Proszę bardzo, Mostowiak wchodzi sam na sam, to będzie okazja na brameczkę! 1-0, brawo Mostowiak, brawo ty kurde! Mamy bramkę już 1-0. I to była kontra z rzutu rożnego, więc dlatego oni stali tak strasznie wysoko, bo wydaje mi się, że tak wysoko przez cały mecz to stać nie będą. Brawo i piękne podanie Grosickiego. Może jednak się polubimy. Tumik zagraj, dobrze, Mostowiak i gol! Jak to wpadło po rykoszecie, bramkarz miał to na rękach, a i tak wpadło. Czyli mamy już dzisiaj dwie bramki Krychowiaka. Czekaj, co ja powiedziałem? Mostowiaka miałem na myśli. I tutaj po rykoszecie, jeszcze tak mi się nie zdarzyło, żeby po rykoszecie poszło. Było bliżej bramkarza, teoretycznie bramkarz miał łatwiej to wybronić niż jak strzał leciał normalnie. Dawaj, Tumik graj, tu, kurwa! Ale ileż można? O, ej! A! 3-0! What the fuck? Nie wiem, co się dzieje z Markiem, ale drugi hat-trick w drugim meczu z rzędu to jest coś niemożliwego w ogóle. I ten strzał był strasznie dziwny, bo 15 razy klikałem, żeby mi podali. Podali w takim momencie, że się nie spodziewałem, ale okej. No patrz jak grają, znowu mi pięknie podali, a i tym razem jednak obrońca był obok, co on zrobił, o mój Boże, co tu się dzieje, 4-0. Ja, dlaczego on mi tak podał, to jest w ogóle jakieś dziwne. To może wystarczy zagrać tylko tą pierwszą połowę, po co mam strzelać 50 bramek w meczu? Drugą połowę zasymulujemy po prostu i nie wiem. Ale oj, teraz mamy szansę strzelić. Kurwa, muszę w końcu strzelić z power shotem. Jeszcze ani razu nie próbowałem nawet. Teraz mamy mecz, w którym mogłoby się to udać. Oj, ależ to wyjął nasz bramkarz, co jest? No i koniec pierwszej połowy, mamy przerwę. No to tak jak mówiłem, ja tutaj zasymuluję ten mecz do końca. Mam nadzieję, że nie będzie 4-5 nagle. Nie, 5-1, okej. Okay. Grosicki jeszcze bramę dołożył, ale za łatwo. Ej, ajajaj, to był samobój. Nie gadaj, no naprawdę zaliczyło samobuja zamiast Mostowiakowi. Przecież to był zwykły rykoszet. Czajcie, to się tylko odbiło od dupki, a nie zaliczyło mi gola. Aj, tam żenujące w ogóle. To jednak mamy tylko 3 gole, a nie 4. To trochę się nie spodziewałem. Dobry występ meczowy. Może teraz wezmę popracuj nad sobą. Kurde, zawsze brałem, że dobra drużyna, teraz biorę, że popracuj nad sobą, jak 4 gole żem strzelił praktycznie. Dobra, i może kupię jeszcze sponsorowany autokar i kup nowoczesny materac hybrydowy. A, i jeszcze loże VIP wykupię. A co, mam pieniądze, to co? No i gites. Okej, nowy poziom. Możemy rozwinąć trochę naszego zawodnika. Nie wiem, na co pójść. Może dam strzały z daleka, wykańczanie i woleje. Dobra. Ej, mamy już niesamowite 90 na tempo i 87 na strzały. Co prawda inne rzeczy leżą trochę. Podania też bym mógł trochę podchuśtać do góry, bo dużo podaje w sumie w meczach. Ale wygląda to już naprawdę nieźle. No taki za napastnik tapinowski, nie? Mamy dzień meczowy z Wartą Poznań. Ja bym zagrał najlepsze akcje, tylko że zazwyczaj jak gramy te najlepsze akcje, to przegrywamy, bo ja nie wykorzystuję tych akcji i jest kłopot. No ale spróbujmy chociaż. Ocena meczowa do 7,5. Podaj celnie piłkę dwa razy, zdobyty gol. Dobra, weźmy 7,5 ocena, bo tutaj tak trudno nie jest mieć ocenę wyższą. Pewnie będę miał najniższą w tym sezonie już. Tak zawsze to działa. Szansa na dośrodkowanie. O, ja będę w polu karnym, okej. Okay. Grosicki, zagraj mi tu pięknie. Ta kurwa. Jest szansa na atak. Trzech obrońców przede mną. Trzeba to jakoś rozegrać. Ja pierdolę. O! Będę strzelał. Pyk! Kurde, po długim miało pójść, piękny longshot. Przed chwilą dałem, a koniec meczu. No i kurwa, przegraliśmy! Jezu, właśnie o tym mówiłem. No, szkoda meczu. Chyba nie opłaca się grać tych najlepszych momentów. Chociaż mi się to podoba, ten tryb. Tylko, że jakby, jak ja nie strzelę gola, to moja drużyna już nie strzeli na pewno. Więc tu jest problem, bo wszystkie akcje muszą iść przez Mostowiaka, nie? I jak ja zjebię akcję, to nie strzelimy gola, więc trochę licho. Mamy 20 stycznia.
Olimpia, Piast Gliwice. Jedno oczko wyżej od nas. Cała przerwa zimowa minęła właśnie. Bardzo długo nie było meczy. Zobaczymy, czy Mostowiak po przerwie zimowej dalej dobrze sobie radzi. A macie jakiś pomysł, co z tym trybem rywalizacji? Bo mam poziom legendarny. Włączałem go przed ostatnim meczem na początku odcinka i on się za każdym razem wyłącza. O, jest włączony i pewnie po następnym meczu znowu się wyłączy sam, więc nie wiem, czemu tak się dzieje. No ale dobra, Piast Gliwice i znowu Mostowiak wychodzi na boisko normalnie. Dajmy 5 razy podaj piłkę na połowie rywala. Fajnie, zima jest tutaj, troszkę śnieg odgarnięty. Można grać, oby się nie połamać. No ale co do tego trybu, tych sytuacji... No to jest naprawdę fajny tryb, tylko że właśnie ja często pierdolę te akcje po prostu, no co będę oszukiwał. I przez to moja drużyna nie pozyskuje bramek, bo sami nic nie strzelają. Mostowiak, ależ było blisko, ależ ładny strzał. I wszystkie akcje muszą przeze mnie przejść. To nie ma tak, że nie wiem, Grosiński ser zrobi rajd i strzeli gola, tylko no. Oj, niebezpiecznie, chyba będzie brama. Jezus Maria, zdarzyła się awaria, Piast Gliwice strzela. No ale ty kurzawa, kurwa! Jak ty podajesz? Nienawidzę kurzawy, nie? Dobrą piłkę dostałem, teraz zagraj przed pole karne. Jeszcze jedno podanie. Może ty uderz, uderz! Tylko że prosto w obrońcę. Ja to się czuję na tym boisku jak... nie wiem, ale oni tak biegają za tą piłką jak jakieś sieroty, a całą resztę ja muszę robić. No i widzisz, a tym razem mamy 1-0 cały czas i praktycznie bez żadnej akcji Mostowiaka. Nie no, była jedna, ale tylko jedna. Teraz ciężko nam jest wyjść w ogóle z własnej połowy. Dobrze, Marek Mostowiak, spróbujmy strzelić, ależ ten strzał jest taki do dupy, że szok. Boże, kolejna porażka będzie. Chyba nie zrobimy pogoni Great Again. Mostowiak zszedł z boiska. Ty, dawno nie było czegoś takiego, że mnie zdjęli. No nieźle, no to symulujemy do końca i przegrywamy 1-0. Wow, naprawdę dawno, dawno już nie zszedłem z boiska w trakcie meczu. I to znowu porażka w derbach? Ja pierdolę. No to trener, ewidentnie wina trenera. Bo on nie wie, jak nas ustawić na derby. Każde derby przegrywamy, to musi być coś w tym ewidentnie. O, teraz gramy mecz wyjazdowy ze Śląskiem Wrocław. Ale następnie gramy znowu ze Śląskiem, tylko że w pucharze. Więc ja myślę, że ten mecz sobie zasymulujemy, a w pucharze zagramy cały mecz i to będzie ostatni mecz na dzisiaj. No dobra, tak zróbmy, chyba że gramy najlepsze akcje. Ale najlepsze akcje to przegramy, a my musimy wygrywać. Dobra, przejdź do wyniku, przychodzę do wyniku, symulujemy ten mecz, uwaga, i 2-2. O, Mostowiak dwie brameczki strzelił. Okej, no to nie jest tak źle, no to jak Mostowiak dwie brameczki, to spoko. No i trener tutaj zadowolony, nic nie musiałem robić, a dwie bramki strzeliłem, Essa. No i teraz mamy właśnie mecz pucharowy u siebie, puchar kraju, puchar Polski. Pogoń Szczecin kontra Śląsk Wrocław, 1-8. Okej, jeszcze pucharu krajowego nie graliśmy ani razu, tylko zrobię trening. Powinienem jakieś inne treningi robić, ale na razie nie chce mi się. Mamy jeszcze 3 punkty rozwoju zawodnika, no i tutaj możemy też dodać sobie do słabszej nogi, wtedy będziemy już obunożni. I tak zróbmy, wiecie, tak zróbmy. Gwiazdka. Okej, dzień meczowy, jeżeli przegramy, to odpadamy z Pucharu Polski. Zachariasz Krzywicki, to jest sędzia dzisiaj. Panie sędzio, mam nadzieję, że będzie dobrze sędziowane. Lecimy. Marek Mostowiak oczywiście w podstawowym składzie. Okej, jest Puchar Polski. W końcu... gramy o jakieś trofeum. No, bo na ligę to już chyba nie liczę, ale Puchar Polski można by było coś jeszcze ugrać. Mamy tak, posiadanie piłki, gole z dystansu, ocena meczowa. Serio, 2 gole z dystansu mam strzelić? Bożeż ty mój. Posiadania piłki nie będziemy mieli. Dobra, ocena 10 biorę. Chuj tam. Może to będzie akurat taki mecz, w którym Mostowiak strzeli. Znowu 5 bramek. Ależ tutaj powrót do defensywy i odbiór. No ale co z tego, jak te pajace zaraz tracą, ale na szczęście jeszcze odzyskali. Kurwa, wszyscy grają obok mnie, no i chuj. O Jezu, źle podał. Źle podał Marek. To nie będzie łatwy mecz, kurde. Jak jest łatwy mecz, to czuć taką swobodę, a tutaj takiej tej swobody właśnie nie ma. Trzeba kombinować. Dobrze, teraz może się nawiązać kontra z rzutu rożnego. Oby nie było kurwa, jest spalony. Jakby mi podał w momencie, kiedy nacisnąłem przycisk, to by nie było. Uff, rzut wolny. No ze stałego fragmentu to my jeszcze żeśmy gola nie stracili. Oprócz rzutu rożnego, no bo z rzutu wolnego i rzutu karnego. Karnego to chyba nie było nawet ani jednego.
Wow, znowu rzut wolny. Kurwa, jak oni tracą! Jest Mostowiak, przed nim jest tylko jeden rywal! No nie, no! Ja też tracę! Koniec pierwszej połowy. Jezu, to jest ciężki mecz, no bardzo ciężko jest tutaj zrobić cokolwiek. Ja mam ocenę 6-0, a mam mieć ocenę 10, to jest niemożliwe w ogóle. Oho! Słupek! Ale fart! O Jezu. Nie no, my przejebiemy ten mecz. To są nasze ostatnie chwile w Pucharze Polski, bo ta drużyna jest chujowa. Totalnie. No chyba, że teraz chłop leci sam na sam i poda mi, a ja stracę piłkę. Nie wiem, ciężko jest, kurwa. Teraz mi podaj! Pięknie! Leć, Mostowiak, leć! Znowu się wyrzuciłem, ale dobra, lewa noga, ty jesteś obunożny! Kurwa! Jak? Jak on tego nie trafił? Proszę. Nie wierzę, no. Nie wierzę. Groźba zdjęcia z boiska. Miałem mieć ocenę 10-0. Marek Mostowiak zszedł z boiska. No i teraz cały nasz Puchar Polski pozostawiamy tylko i wyłącznie losowi. Bo klikam symuluj i niech się dzieje wola FIFA. Czy Pogoń Szczecin zagra jeszcze w pucharze? Zagra! W rzutach karnych wygrywamy 3-2. Tak jest. Tak jest. Ale fart, okej. Okay. Czyli gramy jeszcze w 1/4, czyli w ćwierćfinałach Krajowego Pucharu, Pucharu Polski. Na szczęście udało się wygrać ten mecz, ale szkoda, że nie wpadła ta bramka wtedy, bo no nie wiem, kurde, tak ciężko było. Te niektóre mecze są takie proste, a niektóre są takie trudne, że to się w głowie nie mieści. Awans w turnieju. Wychwalaj współpracę zespołu? Nie, ja wykażę się skromnością. Tutaj nie było żadnej współpracy zespołu. Grali takie gówno, że nie chce mi się nawet na nich patrzeć. No więc jutro też będziemy grali puchar. Najpierw zagramy z Górnikiem, który jest dużo niżej od nas. W ogóle podobne herby mamy. Takie trójkątne. No i następnym meczem będzie właśnie... Gdzie tu jest w ogóle kalendarz? O, właśnie, puchar. U siebie będziemy grali z Widzewem. Dzięki czemu może zagramy w półfinale, jeżeli wygramy ten mecz. Mam nadzieję, że będzie nieco łatwiejszy niż ten, co graliśmy przed chwilą, bo to naprawdę była tragedia. Więc pamiętajcie, żeby docenić starania Mostowiaka łapką w górę. Jeżeli dacie łapkę w górę, jest większa szansa na to, że Pogoń Szczecin awansuje do półfinału Pucharu Polski. Fajnie by było w pierwszym sezonie zgarnąć już jakieś trofeum, ale zadanie nie jest łatwe. Jeżeli nie kibicujecie Pogoni, to kibicujcie chociaż Mostowiakowi i śledźcie jego losy w kolejnych odcinkach kariery zawodnika. Dzięki za oglądanie i na razie.